Chciałem sobie kupić typową taką szczotkę do czyszczenia piast i tarcz. To chyba się włosy murzyna nazywa, ale zawsze zapominam i muszę się męczyć taką zwykłą. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś będzie odcinek, można powiedzieć, taki vlogowy. Za dużo tutaj nie będziemy w tym odcinku robić, dlatego że będziemy tylko wymieniać opony. W sumie to chyba nie opony, tylko całe koła, ale zanim to zrobimy, musimy po te koła pojechać, co właśnie teraz robię. Ale może też na samym początku Wam troszkę wyjaśnię, dlaczego jadę właśnie po te koła. Jak kupiłem to auto, to widziałem, że opony mamy słabe i że będę musiał w najbliższym czasie i tak te opony zmienić. Ale po jakiejś tam robocie, jak ściągnąłem koła, coś tam robiłem, już nie pamiętam dokładnie co, to zobaczyłem, że te opony już trzeba zmienić, a nie w najbliższym czasie, bo jedna z opon jest w stanie krytycznym, można powiedzieć. Jest ona po prostu pęknięta. No i wiadomo, że z oponami w takim stanie lepiej nie ryzykować. A że jestem akurat obecnie w Holandii, no to postanowiłem na szybko coś tutaj poszukać. No i oczywiście znalazłem. Jest tutaj dosyć spory wybór, ale postanowiłem kupić od razu felgi. Z tego względu, że nie mam do tego auta felg na zimę i prędzej czy później i tak bym musiał je kupić, ale że znalazłem taki komplet właśnie nowe felgi, nowe opony, który mi się spodobał, aczkolwiek jeszcze na 100% nie jestem do niego przekonany, no to postanowiłem właśnie kupić cały komplet. No i teraz pytanie właśnie, dlaczego nie jestem do nich przekonany? Otóż dlatego, że są one w kolorze czarnym, a ja niestety za kolorem czarnym nie przepadam bardzo nawet, ale szukając właśnie tych felg na różnych stronach, to teraz w ofercie widzę, że chyba 70% felg jest czarnych bądź z dodatkiem czarnego, a srebrnych jest dużo mniej. Nie wiem, czy to jest taka moda, czy nie. W każdym razie no, ciężko znaleźć felgi bez dodatku czarnego. No ja akurat znalazłem sobie takie na chyba wzór bodajże z RS3. Jest tutaj takie srebrne na wierzchu w tych felgach, ale środek one mają czarne, z tym, że są lakierowane. Bo felgi matowe to już całkiem mi się kojarzą z jakąś felgą zwykłą, stalową, tak jak miałem w A6. Było to dla mnie tragiczne, w sensie wyglądało tragicznie, ale te lakierowane wyglądają lepiej i być może będzie mi się to podobało nawet. W sumie to jak już teraz jadę po te koła, no to będzie musiało mi się to podobać, tak czy nie, chyba że ewentualnie te koła sprzedam. No ale myślę, że chyba aż tak źle nie będzie, bo widziałem, jak te koła wyglądają właśnie na A3, bo koło mnie niedaleko, koło domu taka stoi, także nie wygląda to chyba źle i myślę, że będzie ok. No i tak jak widać, ja jestem właśnie w trasie, jadę odebrać te koła, do przejechania mam chyba 32, w sumie miałem tam ze 37 km, także myślę, że w pół godzinki powinienem dojechać. Cena tych kół była razem z montażem, ale ja nie brałem z montażem, wolałem odbiór osobisty. Jutro zaczyna się weekend, także na spokojnie właśnie chciałem sobie je tam zmienić samemu, wyczyścić trochę piasty przy okazji, dlatego też właśnie odbiorę je osobiście, rzucę do auta i jutro na spokojnie sobie je przełożę. Tak więc lecimy na miejsce i za chwilę pewnie już będę miał koła na samochodzie. No i już jestem na miejscu, a właściwie to już wyjeżdżam. Ładunek mam na pace. Tak więc jutro będziemy to montować. No i tak te koła wyglądają w całej okazałości, można powiedzieć. Nie wiem, czy to mówiłem, ale są nowe, tak samo jak i opony. Opony marki Chińczyk, bo nie mam zamiaru lepszych kupywać. Ostatnio właśnie tu doświadczyłem. A jeśli chodzi o produkcję felg, to pewnie też z chińskiego plastiku. A nie, jednak Niemcy. Także wytrzymają dzień dłużej niż chińskie. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Zaraz będziemy to montować. W sumie przystawiłem sobie jedną, jak widzicie, do przodu, żeby mniej więcej zwizualizować, jak to będzie wyglądało. No i tak teraz porównując dwie, to mimo wszystko wydaje mi się, że ta srebrna z tyłu wygląda ładniej.
No ale ta też tragicznie nie wygląda, bo mówię, widać te srebrne, tą gwiazdę srebrną dosyć daleko. Także ta felga nie znika, tak jak u niektórych, że z 5 metrów już nie widać jaki jest wzór, czy w ogóle tam jest felga, czy stalowa, czy jaka, bo jest cała czarna. A tutaj troszeczkę jednak będzie to widać. Ale no tutaj nie oszukujmy się, no mówię szczerze, że ta tylna bardziej mi się podoba niż ta przednia. Ale no już kupiłem, myślę, że może się przyzwyczaję. W każdym razie nie ma co ukrywać, tylna według mnie wygląda lepiej. No dobra, to ja zabieram się za montaż tych kół. Co prawda mam tutaj jeszcze inną, jedną robotę, także będę podnosił auto i koła właśnie również będę zmieniał. Chcę sobie też właśnie wyczyścić piastę przy zmianie tych kół, bo chcę, żeby te nowe koła dobrze tam po prostu się ułożyły na piastach, żeby nie było żadnego syfu. No i zamontujemy, zobaczymy jak to auto będzie wyglądało z 4 kółkami takimi jak właśnie to z przodu. Dobra, pierwsze koło już mam ściągnięte i przy okazji też Wam chciałem pokazać, dlaczego wymieniam te opony. Dlatego, że zobaczcie, tutaj to są praktycznie już zwłoki. Ta opona co prawda była z przodu, ja ją przełożyłem sobie na razie na tył, jak to zobaczyłem. Ale tutaj z tej opony to już praktycznie nic nie ma. Dziwne, że jeszcze trzyma powietrze. I nie wiem, czym to jest spowodowane, czy zbieżność nie taka. Oczywiście to sobie sprawdzę, jak dojadę. Ale nie odczuwam żadnych dziwnych ruchów na kierownicy i kierownica też jest prosto, także nie wiem, być może po prostu od skręcania się tak wytarło. No ale tak czy tak zbieżność sobie sprawdzę. No dobra, czyszczę teraz tutaj sobie w sumie tarczę i troszeczkę piasty i montujemy nowe koła. Miałem sobie kupić typową taką szczotkę do czyszczenia piast i tarcz. To chyba się włosy murzyna nazywa. Ale zawsze zapominam i muszę się męczyć taką zwykłą. Troszkę będzie to dłużej trwało, ale też się ładnie wyczyści. No i pierwsza felga już zamontowana. Ogólnie się troszeczkę stresowałem, żeby sobie tutaj nie porysować nic, ale pewnie do pierwszego obicia, a później już będzie z górki. W każdym razie widzę, że trochę będzie Citroen i tutaj trzeba by było chyba jakiś dystans zastosować, bo koło będzie troszkę schowane w nadkolu. Nie wiem, czy to dobrze teraz widać, ale chyba widzicie. A mi się taki Citroen nie podoba i pewnie będę dokładał jakiś dystans. Niewielki co prawda, ale myślę, że trzeba będzie dołożyć, żeby jakoś to wyglądało, bo troszkę będzie za dużo schowana felga. No ale dobra, zobaczymy jak zamontujemy wszystko. Nie będę chyba Wam tutaj już pokazywał, jak każde koło zmieniam, bo to nie ma sensu. Ale pokażę Wam już efekt końcowy, jak będą wszystkie 4 założone i zobaczycie jak to wygląda. Aczkolwiek ja tak jestem średnio na to nastawiony, bo no mówię, tutaj nawet porównawczo widzicie przód, tył. Dla mnie przód jest nieco lepiej, a do tego jeszcze będzie trochę Citroen. No to nie wiem, czy będę tak w 100% zadowolony, no ale zobaczymy. No i tak to wygląda finalnie. Powinienem teraz się cieszyć, zachwalać, bo wydałem na te felgi kupę kasy. No ale nie ma się co oszukiwać, ani Was oszukiwać, bo dla mnie to wygląda jednak mimo wszystko średnio. Nie ma tutaj oczywiście wstydu, ale srebrne felgi, te co miałem poprzednie, wyglądają dla mnie zdecydowanie lepiej. I dla mnie po prostu ładniejszy jest srebrny kolor. Jeszcze muszę to do końca ogarnąć, bo potrzebny jest dystans, bo te koła są trochę pochowane. W szczególności tylne koło, przednie trochę mniej, ale coś tam dołożę dystansu, będzie troszkę szerzej i chociaż z tyłu będzie to lepiej wyglądało. Także pewnie następny odcinek będzie z montażu dystansów do tych kół. No i chyba tyle, co tutaj więcej pokazywać. Tak jak wspomniałem na samym początku, to był taki odcinek bardziej vlogowy. Może Wam się spodobał, może nie. Jeśli tak, to wiadomo co, łapka. Jeśli nie, to subik. Dołączajcie też do grupy na Facebooku, wbijajcie też do mnie na Instagram, a my widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, usłyszenia, cześć!